Siemka, ja jestem Judy i zapraszam was do kolejnego już odcinka z serii Let's Play Robin Hood, Legenda Sherwood. Ruszajmy do misji, zaraz wam przeczytam jej opis. Zobaczymy, co to za misja, tym razem w Derby. Już byliśmy w tym mieście przecież. Zły Scatlock porwał braciszka Taka. Robin wiele słyszał na temat okrutnych praktyk Lorda. Obawia się, że mnich może być poddawany torturom. Musimy jak najprędzej go odnaleźć i odbić z rąk oprawcy. Robin musi jedynie uważać na te sadystyczne bydlęta, zwane żołnierzami. Mieszkańcy Derby nie przepadają za swoim panem i nie zaalarmują strażników na widok wesołej kompanii. No wiem, że pisze kompanii, ale ja tak myślę, że tak fajnie brzmi, bo to takie, wiecie, starsze słowa, takie kompanii. No dobra, ja tak uważam, nie wiem, może nie tak, może tak źle nie brzmi wcale. No dobra, okej, okay. Tu jest w ogóle oddział, nie wiem, czy to jest oddział, czy to są chłopi, szczerze nie pamiętam. Myślę, że to będzie... A, to są ci, kusznicy. Ich jest dobrze wyeliminować z pięści, zobaczymy, czy mi wyjdzie w ogóle. O, wyjdzie, to jest motyw, zobaczcie. O, musisz go szybko obezwładnić. Walnij go. Pięknie. Pięknie, wyszło mi to w miarę. O, tu są kamyszki dla Willa. O, tu są też dużo kamyszków w ogóle. W Derbach zawsze było dużo kamyszków, a tutaj jest wyjątkowo dużo kamyszków. One pewnie były na załatwienie tych kuszników jak coś. Co mi powiesz, chłopie? Ten podły Scatlock ośmielił się uwięzić duchownego. Do czego to doszło? Jak on... O, gdzie jest? Wow, uwięził Taka... Na takiej wysokości, ojejku, pewnie biedak nie wytrzymuje. Ciekawe, czy pamięta cały czas to, co zrobiliśmy mu w Nottingham. To było dobre. A co powiesz nam ty? Nie wiem, co zamierza Scatlock, ale ostatnio w Derby pojawiło się wielu żołnierzy. O! Wow! Trochę ich jest, dobra, my sobie z powrotem przybliżmy trochę. Myślę, że ich, tych... Znaczy, tu nie ma łuczników. Znaczy, nie, jest kusznik jeden. I tu drugi. Bo kuszników dobrym motywem jest zawsze wyeliminować z góry. Od razu z łuku. A niech giną. Od razu tarczo w nich niech ginie, co tam. Dobra, ty zejdź, a my weźmiemy Willa na górę, sprowadzimy. Myślę, że Will będzie lepiej sobie radził. W ogóle zobaczcie, ilu ich jest. Jejku drogi. Ich tu jest naprawdę wielu. No nieźle, nie wiem od kogo zacząć w ogóle. No załatw go, no pięknie. O, tu kolejne kamyszki. Okej, okay, o tu. O, kusznik przyszedł. Super, dobrze, że przyszedł tutaj. Jestem z tego powodu dość bardzo zadowolony. Ojejku, dobrze, że tu jest tak mało miejsca i oni nie są w stanie się ustawić, bo ci kusznicy już mnie tu chcą denerwować. Ha, ha, ha. Tak, wszyscy tutaj przyjdźcie. Wszystkich od razu wyeliminuję. Może ta misja będzie szybsza niż myślałem. W ogóle z Robinem ktoś walczy. What the fuck? Kurczę, ilu tu jest, a w ogóle cały czas ktoś mi dzwoni. Naprawdę, w trakcie tej walki chyba sobie będę jakoś czytał SMS-a. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Pewnie zginę w międzyczasie, bawiąc się w ten sposób. O, wszystkich wyeliminowałem. No to pozostaje nam już tylko dobijać. Jejku, no ciekawe. Dobra, czekajcie, tylko odpiszę chwilę, to jest naprawdę sekunda. O dobra, okej, okay, już. Już wszystko jest dobrze. Jejku, ale rzeź, tu nikt nie zginął normalnie, wszyscy... Wszystkich trzeba było dobić. Ach, a masz, inni mnie uderzyli mocno. Haha, i znów dwóch. Jejku, naprawdę, no... Co to za miejsce, ilu tu ludzi już zginęło? W ogóle w tym mieście chyba nigdy nie było tak, że ta brama była otwarta. Chyba tylko w przypadku na ataku na miasto da się tą bramę otworzyć. Przynajmniej ja tak myślę. Chyba nie ma sposobu, żeby tutaj przejść i się otworzyć ją. Ale dobra. Jest lepiej niż można byłoby się spodziewać. Naprawdę nie jest źle. Ty ulecz mi Willa. A ciekawy jestem, czy Robin da radę. O, da radę. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Zginął. O, tu ten będzie schodził pewnie tędy. No spoko. Willu, przywal im. Super, pięknie. O, nieźle.
Haha, wszyscy ogłuszeni. Pięknie, o, tego nawet bez ogłuszenia zabiłeś. Tam z góry mi zaraz przyleci koleś. O, tu jakiś. W ogóle jest to miejsce. W tej misji da się zdobyć kolejny taki atrybut koronny. Więc naprawdę fajnie to wyjść powinno. O, tu kolejna wiadomość jakaś. Ach, przywalił mnie tą halabardą. To dość mocno. No ajaja, jak mam cię uderzyć? Przywal jej. O, to jest dopiero shot cepikiem. Tak, nice, nice. Jezu, zaś mi dzwonią. Jejku, ja jestem aż tak chyba popularny, powiem wam teraz. Jejku, no coś jeszcze, no może daj mi coś jeszcze. Dobra. No coś nam powiesz, gdzie to jest? A tutaj to już, a ty nie dajesz tej wiadomości? A tam jeszcze wiadomość. Okej, okay, dobra. Dobra, słuchajcie, ja muszę się skupić na nagrywaniu, kurde, bez pisania. Wygląda na to, że dzisiaj odbywa się na zamku przyjęcie. Nie mam pojęcia, kogo mógł zaprosić Serge Scatlock, ale wiem, że wzmocniono straże wokół warowni. No pokaż, ilu ich tam jest. Wow, ha ha ha, ha 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 ha. Dużo. Zaiste. Zaiste dużo. W ogóle... to będę musiał się chyba bawić z tym, ja tutaj... a dałoby się z tej strony przejść, ale... tu i tak są żołnierze, i tak mnie ktoś zauważy prędzej czy później. Zobaczymy, zapisz całym sobie, jeszcze sobie zapiszę raz. O, tak, okej. Okay. O, zobaczymy. Dobra, ty się nie skupiaj na tym halabardziście, stary, Willu, mój. Druhu, ty mój, drogi. Dobrze, że on ma z tyłu tarczę i w ten sposób go nie mogą ustrzelić, haha. To jest dobry motyw u Willa. To jest właśnie ten powód, dla którego... to jest ten chyba ulubiony mój bohater zdecydowanie. A, obrywam, ale wszyscy obrywają. Pięknie. No przywal. No jeszcze raz. O, nice. Teraz wyszło. Teraz wyszło, teraz wyszło i koleś jest martwy. Żegnaj. Ja cię też żegnam bardzo miło i uprzejmie. Okej, ten musi zginąć. To już zaplanowałem. Ty giniesz, stary. W tej scenie, w tym momencie giniesz. Ha, ha, ha. Nieźle. O, a da się otworzyć, dobrze. Bo nie chce mi się dołem przechodzić. Jak coś to ich z góry zestrzela. Wszystkich. Gdzie ty jesteś? Haraldzie silny, coś się obijasz strasznie. Okidoki. W ogóle ty wejdź, żeby tutaj... zaraz ten nie zobaczy i wywoła alarm. Wow, nie wywołał alarmu. A jak wejdzie, to będzie problem. O, fuck, wszedł. Dobra, tamci niech walczą, to mnie nie interesuje. Ja chcę załatwić tych oto łuczników. Ale mi idzie świetnie. Oj, widzieli mnie. Super. To jest w ogóle czerwony rycerz chyba. Znaczy ten, dowódca czerwony. Aj, załatw go, co ty się będziesz bawić z nim? O, fuck, tutaj kolejni. Robin, dasz radę ich zestrzelić? No super, nie da rady. Kogo ty chcesz? A, niech to cholera weźmie. Will, uciekaj! Ty idioto, uciekaj! Uciekaj, przypadkiem wziąłem Robina i się zastanawiam, czemu nie ucieka. Aj, no gońcie go! Fuck, ten mi zginie zaraz! No super, jak on mi zginie, to już go... to on zginie na zawsze. Co jest? No tego jeszcze nie było, słuchajcie. No fuck! No i go straciłem. Dobra, słuchajcie, ja odładuję sobie. Spróbuję go uratować jakimś cudem. O, może tak. Z tej strony jakoś dam radę. No, jeszcze łucznik. Super. No, no pięknie. No, spróbuj zrobić kołowrotek. Naprawdę jesteś mi potrzebny, Haraldzie silny. Dobra. I spieprzaj, spieprzaj, spieprzaj. Dobra, jest motyw. Jest dobry motyw. Jest dobry motyw i jest szansa. A tutaj zaraz użyjemy Robina i on ich zestrzeli. To jest też dobry motyw. No ale gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Wychodź. No czemu go nie zestrzelisz? Co ty robisz? O, w końcu się postarałeś chociaż troszeczkę. Ty zaraz uleczysz siebie w ogóle, Haraldzie. Ja nie chcę cię stracić. Szkoliłem cię troszkę, nie po to, żebyś zginął mi teraz. Okej, okay, a ty w ogóle, mały Johnie, zobacz, co oni chcą. Co ci ludzie tam, ci żebracy wszyscy chcą ode mnie. I od mojego biednego życia. Okej.
Tuan ginie, Second ginie, kolejny ginie. O, biada nam, żołnierze zabrali. O, ja wam nie dam żywności niestety. Chyba, że dopiero jak taka wezmę. Wcześniej nie ma takiej możliwości. A nie, dobra, idź tego załatw. Nice. A, no co ty robisz, Will? Nie umiesz od tyłu zaś typa i przydusić. W ogóle się nie stara ten Will, muszę wam powiedzieć. A, ciebie to nie wiem, czy czasem Robin nie musi uwolnić, a nie Will. To Robin tam pójdzie. Okej. Ty pójdziesz mi za to na szybko załatwić łucznika. Przywal. Pięknie. O, dobra, będzie cutscenka. Nareszcie. Specjalnie się nie śpieszyłeś. Tylko tędy przechodzimy, braciszku. Może innym razem. No już, pośpiesz się i wyrwij mnie stąd, mój synu. Minęły już 3 dni, od kiedy ten przeklęty Skatlok zamknął mnie tutaj o chlebie i wodzie. Dodatkowo, tchórz jeden, drażnił mnie, zapychając się jadłem na moich oczach. Padam z głodu. Niech będzie. Już cię wypuszczam. A może schudłeś już na tyle, by prześliznąć się między prętami? Bez mała, mój synu, bez mała. Aha, niemal zapomniałem. Skatlok lubi gadać nad misą i powiedział, że Jan przybył do miasta na naradę wojenną. Pozwól mi pochłonąć kilka udźców baranich. Później będziemy mieli czas na wybadanie planów tego szelmy. No właśnie, jak słyszeliście, tam jest narada wojenna. Oczywiście, jak jest narada wojenna, trzeba sprawdzić, co tam się dzieje. Pójdziemy tam, oczywiście, że pójdziemy. Tak jak mówiłem wcześniej, chyba w tym pomieszczeniu, co jest, widzicie, tutaj widać je. Tam, gdzie ten rycerz stoi. Stąd widoczny. O, braciszek tak bardzo mało życia ma, bo głodny. Tutaj będzie kolejny atrybut, ale o tym za chwilę. Okej, no tchórz regen... Ojej, nie umiem wymówić. Co jest? Renegat, no właśnie, renegat. Ej, każdemu się zdarzy coś nie zawsze wymówić odpowiednio. Okej. O, on może, w ogóle zobaczcie, on ma kilka nowych zdolności. Ja nie lubię walczyć braciszkiem takim, taka jest prawda, ale będę go używał. Może, zobaczymy. O, to jest jak da żołnierzom, to oni się upiją. Dobry motyw. Żołnierze mogą się upić. Okej, Willu, chodź tutaj. Załatw tego drania. Tu chyba na razie... A mogę wejść od razu. No to ciekawe, czy od razu jak wejdę, to będzie... Chociaż to może nie w tym miejscu, może mi się pomyliło, słuchajcie. A, to chyba nie. To będzie chyba w tym mieście, tak mi się zdaje, tylko tutaj, gdzieś na wieży. Takie mam coś, przeczucie dziwne. Okej. On poje sobie zaraz. Jak sobie poje, to będzie... od razu mu sił przybędzie. O, jeszcze nie zjadłeś. No zjedz, taku. Zjedz, zjedz, zjedz. Nawpychaj się tym jadłem, o, pięknie. Muszę wam powiedzieć, że on ma jeszcze... O, będzie mógł wypuszczać pszczoły, rzuć gniazdo os, przez co wiadomo, jak będą zachowywać się żołnierze. To nie jest chyba żadną tajemnicą. Nie będą się czuć w każdym razie zbyt dobrze. Tak możemy to nazwać. Okidoki. Tutaj zaraz wykorzystamy Robina. Tutaj sobie strzały weźmiemy, co prawda tylko 2. Tak, braciszku, tak. Chodź tutaj. Dasz im trochę jadła, a wtedy dostanę koniczynkę. Koniczynek można sobie trochę pozbierać. Nigdy nie za dużo koniczynek. Chociaż 5, fajnie, mam 5, mam 47 tysięcy. Trochę już sobie nazbierałem tej kasy. W ogóle to ty się może tutaj musisz czaić, żeby oni ci nie zobaczyli. Mam nadzieję, że cię nie zobaczą. O tak, daj mu. Daliśmy mu im jedno i za to mamy koniczynkę. Tutaj ten mój drogi Robin będzie się czaił. Tu bramy otworzę, żeby później móc szybciej wyjść. No tam coś będzie. Nic wam nie jest. Nie wiem jeszcze, co tam będzie. O, ty idź załatw go. O, do ataku! A mi walnął. Ale spoko, już po sprawie. Aj, wejdź tutaj, Robinie. Tylko nie... Bo ja chcę tych, wiecie, z tyłu zaatakować. Myślę, że to będzie dobry motyw. Jak ich wyeliminuję tak na głośno. Znaczy na głośno, ale wiecie, tak, że oni nawet nie zdążą ruszyć się stąd. Mam nadzieję, że tu walcząc nie wywołam alarmu. Bo ich nie chce mi się ich ogłuszać. Wolę ich wszystkich pozabijać. O, pięknie. I o to chodziło. Może jeszcze przed otwarciem rzeczywiście wybijmy ich. Ale będzie execution. 1, 2, 3, 4. O, fuck, rycerz. No trochę ich tu jest, jak widać. Nieźle.
A co tam, wyrzucę wszystkie strzały, jakie mam. Tak jakoś mi nie są strasznie potrzebne. Tego nie warto strzelać, bo nic nie da mi to. Otwórzmy w tym czasie te wrota. Ty chodź tutaj. O, braciszek, tak sobie w ogóle weźmie, o, pszczółki będziesz miał. Gdzie ty jesteś? O, tu jesteś, mały Johnie. A cię poszukiwałem troszeczkę. No, mów, kim jesteś. A nie musisz wiedzieć. Czemu wy wszystko chcecie wiedzieć? A wróg, tam, panie, tam. Ojejku, ten mnie rycerz chyba zauważył. A całe niestety moje wielkie nieszczęście. Ale chyba nie zamierza do mnie przyjść. To jest ten bonus. Ten wielki mój bonus. No, rycerzu, odejdź, odejdź stąd. Nie chcę z tobą walczyć, naprawdę. O, pięknie. Dobra, ja nawet się tymi raczej nie będę zajmował. Naprawdę, chcę tylko udać się tam na sam szczyt, bo już mógłbym wyjść, to mógłby być koniec misji. Ale ja jestem pewien... A nie, chyba jeszcze nie koniec misji. My musimy rzeczywiście pogadać... pogadać z tym całym, wiecie... podsłuchać rozmowę, a nie pogadać. O, źle się wyrażam. Misja zapisana. Wyjdź tutaj, oby tu nie było rycerza. Oby. O! Broń się. Broń się. A w ogóle wam pokażę, jak działa braciszek tak. To jest dobry pomysł. Tylko czy ja się tam dostanę w tak szybki sposób? To nie wiem. Naprawdę chciałbym wam pokazać, co on jest w stanie zrobić. A może na tych nawet rzucimy. Będzie trochę śmiechu i może przejdę sobie w ten sposób po cichutku i bezproblemowo. W ogóle jak on biegnie tak wolno, że... Szok. Rzucimy gdzieś tu, da się? Tu chyba się powinno dać. O dobra, rzuć samy. Będą jaja, ludzie. Zobaczycie, haha. O, pszczoły! Wylezisz stamtąd, przeklęty owadzie. I zobaczcie, dzięki temu motywowi bez problemu sobie przedarłem się. Oni nie wiedzą, co się dzieje w ogóle. Jest naprawdę fajna sprawa. Tutaj też sobie to rzucimy, bo tu są jeszcze dodatkowe. Nie no, troszkę można się pośmiać. O, tu w ogóle zobaczcie, Guy Gizbern wkurzony, ach, pewnie, o, straciłem mój zamek, który ledwie co dostałem. Już nie jest mój. No biedne twoje życie, biedne. Zobaczmy, niech tu... A, dostała mi się osa, ha, ha, ha. Może ich ogłuszę w ten sposób i nawet się nie skapną. A zobaczcie, jaki motyw. Jaki motyw. Ojejku, tego nie udało się, szkoda. A mało brakło. Kurczę, ale naprawdę fajnie to wyglądało. Goście nie umieją się bronić, bo osy im w zbrojach latają. Ojejku, ile życia tracę. Oj, jeszcze raz, pięknie. Zwycięstwo. Tutaj trzeba będzie przejść, tego chcąc, nie chcąc. A może ze strzały. Gin ze strzały. Pięknie, o tu kasa. Tu mi się zdaje, że tu będzie ta łyżka i tam będzie rycerz i trzeba będzie go załatwić niestety. Ale na razie udamy się tutaj i podsłuchamy całą tą rozmowę. Moi panowie, nie mogę tolerować niesubordynacji tego kundla Godwina. Śmiał przeciwstawić się mojej zasadnej decyzji konfiskaty jego posiadłości i przekazania jej memu drogiemu Gizbernowi. Nie mogę godzić się na takie przypadki podważenia mojej władzy. Niniejszym więc ogłaszam lorda Godwina przestępcą, zdrajcą i wrogiem króla, to znaczy regenta. Poprowadzę wojska na jego ziemię, aresztuję go i przykładnie ukażę, wasza lordowska mość. Słowo się rzekło. Jeśli kto wojny chce, wojnę miał będzie. No i słyszeliście, jest wojna, tak jest, jest wojna. My możemy już stąd uciekać, oczywiście nie możemy ich pozabijać wszystkich. A to byłoby fajne, bynajmniej. I zdaje mi się, że tu jest ta łyżka, ale ja nie jestem tego pewien. Naprawdę nie jestem tego pewien, w ogóle mam bardzo mało życia. Jaż strach, czy ty się cały czas czołgasz? A ty się czołgaj cały czas, spoko. Ty chodź tutaj, tu się przejść nie da. Bo naprawdę mam mało życia, jeżeli nawet jest tam ta łyżka. Bo ja kojarzę, że w tej misji musi być, a ja naprawdę chciałbym je zebrać te wszystkie, chyba że muszę z żebrakami pogadać. No to... Oj, walnąłem mu, ale to nic nie dało. Oj, dobra, użyjmy koniczynki, jak coś to odładuje, tak czy siak, jak stracę jeszcze jedną. Ale czerwony rycerz to jest... O. Oj, nie wyszło.
Dobra, jeszcze raz. O, dobra. Dobry motyw. Będę go tak zapisywał, jak tylko go uderzę w miarę silnie. Oj, ale nie idzie. Oj, oj, oj. Chyba odładuję, bo dostałem tego jego tusze, a ja nienawidzę, jak on tego robi. O, super, wyszło. To jest taka oszukańcza walka strasznie. O, umiera. O, tak, on miał to. Trzeba było go zabić. Dobrze pamiętałem. Co za niespodzianka, to przecież łyżka koronacyjna, jeden z przedmiotów używanych podczas ceremonii koronacyjnej. Została zrobiona na zamówienie samego króla Ryszarda Lwie Serce. Biskup Canterbury użył jej do nalania święconego oleju, którym król został pomazany. Aha, i dzięki temu to jest znak, że on jest pomazańcem, czyli wybranym przez Boga. Tak jest, tak to było. Tak to leciało. W ogóle zobaczymy, czy uda mi się szybko stąd spieprzyć z tego miasta. Naprawdę chciałbym szybko spieprzyć i mieć to wszystko za sobą. Gdzie ty jesteś? Wszystkich was muszę tu zebrać. O, stój gmiocie, fuck! Uciekać, uciekać, wszyscy uciekać, a Robin przede wszystkim uciekać, bo masz jeden życia. Gdzie jest Robin? Robin, co ty wyprawiasz? Co jest? No super, zemdlał. Tak czy siak straciłem koniczynkę. Spoko. Dobra, nie walczcie z nimi, nie warto. Nie warto walczyć, musicie uciekać. No tak, braciszka taka mi walnęli. Co za los. Co to w ogóle jest? No uciekaj taku, głupku. Zobaczcie, on taki wolny jest, że zanim on naprawdę się ruszy, chyba Willa muszę zostawić do walki. No to kurczę, ten tak zaraz padnie, tak czy siak. No uciekaj, uciekaj. Nie będę koniczynki tracił na ciebie, zobaczysz. Stracę koniczynkę, to pożałujesz. Okej, ty uciekaj tutaj. Will może... A ty zawalczysz z tym. Zobaczcie w ogóle ile życia. Robin miał też bardzo mało. Także aż zginął. Okej. Teraz obraz, czemu wy nie schodzicie? Też schodźcie. Wszyscy schodzimy, wszyscy schodzimy, wszyscy schodzimy. Uciekamy z miasta. Damy radę? Damy radę. W ogóle, jejku, naprawdę mało żołnierzy zostało. Większość została przeze mnie zabita. Zdobyłem, to już był trzeci czy czwarty przedmiot koronacyjny, który zdobyłem? A chyba nie wiem. Zresztą zobaczymy zresztą. Dobra, po powrocie tego nic tam. Nowych ludzi czterech, oprócz braciszka taka jeszcze trzech doszło mi, super. O, pewnego wieczoru do Sherwood przybył posłaniec niosący zadziwiające wieści. Otóż gdy książę Jan dowiedział się o zniknięciu łyżki, padł z płaczem na kolana, powtarzając: moja łyżka, ten łot odebrał mi nawet moją łyżkę. A jeśli chodzi o szeryfa, to przez kilka dni nie było go na dworze. Plotka niesie, że poważnie zachorował na grypę. O tak, w ogóle jaka misja, teraz konwoje, nic ciekawego, jakiś sobie tam zagram w międzyczasie. A was zapraszam już do kolejnego odcinka. Zobaczcie, mam już 4 przedmioty. Ciekawe, czy uda mi się zebrać 3, co ja gadam, nie 4. Ciekawe, czy uda mi się rzeczywiście zebrać wszystkie. To będzie ciężkie, ale może się uda. Zobaczymy. Teraz to już jest koniec. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Cześć i czołem, nara.